Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić już na trzeci odcinek Zagrajmy w Sonic Advance 3 na Game Boy Advance. No i zabieramy się teraz za następny świat, świat numer 4 lub zone numer 4, Toy Kingdom, czyli na polskiej bodajże Królestwo Zabawek, coś takiego. No nie wiem. Ten zone kojarzy mi się bardzo z Raymanem Redemption i chyba wiecie dlaczego, po prostu kolejny świat zabawkowy, który pojawił się w innej grze. No autentycznie, no w Rayman Redemption też był taki świat. Jeżeli nie pamiętacie, to zapraszam sobie zobaczyć mój let's play. Zresztą początkowo w Raymanie też był planowany świat zabawkowy, ale to było w Raymanie 4. Ale dobra, nie mowa tutaj o Raymanie, mowa tutaj o najszybszym na świecie jeżu Soniku, więc... Kontynuując dalej, jak widzicie, ten odcinek również jest tak samo lub identycznie długi jak poprzedni, a to jest dlatego, że tutaj ponownie dwa zony będziemy robili sobie, ale myślę, że czwarty odcinek sobie delikatnie skrócimy i czwarty odcinek poświęcimy sobie tylko zonowi szóstemu lub światowi szóstemu, a odcinek piąty poświęcimy sobie już wielkiemu finałowi. Tak myślę, że chyba sobie delikatnie serię wydłużymy o jeden odcinek. I tutaj, tak jak już poprzednim razem mówiłem, zaczynają się schody. Chociaż może nie od aktu pierwszego, to zobaczycie, że delikatnie lokalizacja niektórych Chao jest dosyć upierdliwa. I powiem szczerze, że ja momentami dostawałem białej gorączki, ale to tak dosłownie momentami. I od tego świata... Special stage będą troszeczkę trudniejsze, co będziecie mogli chociażby zobaczyć, może nie po tym świecie, ale po następnym, że tak delikatnie, no poziom trudności delikatnie zaczyna powoli wzrastać. No ale dzisiaj z tego co sprawdzałem, a sprawdzałem sobie przez to, że pomontowałem ten odcinek, to już będziemy mieli 5 szmaragdów na koncie, tak więc następny odcinek to prawdopodobnie będziemy mieli już tylko jeden. A w ostatnim już będziemy mieli 7 i będziemy mogli stoczyć walkę z finałowym bossem, ponieważ tak, jesteśmy już w ponad połowie gry, proszę państwa. Ta gra w sumie to nie jest długa. Przez chwilę wydawało mi się, że jest faktycznie dłuższa niż Sonic Advance 2 i 1 razem wzięte. Ale nie, okazuje się, że ona jest może delikatnie dłuższa przez to, że są 3 akty, a nie 2, tak jak to w poprzednich grach było. No ale cóż mogę powiedzieć odnośnie tego świata, no jak widzicie świat jest wypełniony różnymi balonami, różnymi zabawkami, tam jeszcze słonie, po których żeśmy się odbijali od ich trąby, no generalnie to jest świat właśnie z reguły nastawiony na to, że ojejku, jaki taki fajny, słodki świat, na pewno to jest łatwy świat, dlatego że no tutaj dużo zabawek, jest taki fajny, przyjemny soundtrack leci, ale uwierzcie mi, ja już znam te triki od deweloperów i za każdym razem jest to samo. Zrobią taki ładny, cukierkowy świat, a później okaże się, że ten świat jest totalną męczarnią i totalnym nieporozumieniem. No i tak jest na przykład w tym przypadku. Chociaż nie mogę powiedzieć, że to jest najtrudniejszy świat, to ten świat jest bardzo taki... No, twórcy lubią trollować w tym świecie, tak więc no, nastawcie się na to, że będziecie mieli dużo takich nonsensów i sytuacji bez wyjścia lub z wyjściem takim, że będziecie musieli powtarzać poziom. No ale cóż, w ten oto sposób w 3 minuty i 13 sekund ukończyliśmy akt pierwszy i zdobyliśmy srebrnego ringa. Tak swoją drogą wiem, że pewnie niektórzy dostają białej gorączki przez to, że ja zbieram srebrne, a nie złote ringi, ale powiem wam szczerze, ja mam to w dupie. Autentycznie ja mam to w dupie, jakiego ja ringa zdobędę, bo dla mnie najważniejsze są też szmaragdy i zrobienie 100%, a to czy będę miał złote ringi, to wyjebane w to, autentycznie. W sumie, to tak powiem wam szczerze, że ten zamek naprawdę autentycznie przypomina mi lokację dla Cream, dosłownie, autentycznie, lokację dla Cream, nie wiem dlaczego ja tak... dziwnie podkreśliłem słowo, a raczej imię Cream, ponieważ podkreśliłem to w taki sposób, jakbym powiedział to z znakiem zapytania, jakbym zadał pytanie. Tak więc no, ta lokacja ewidentnie pasuje do tej postaci, czyli do Cream. Taki, wiecie, cukierkowy, No dobra, może nie ma tutaj zbyt dużo słodyczy, bo wiadomo, no tu bardziej są zabawki, no ale sam fakt, kurde, no taka słodka lokacja dla słodkiej postaci, no. No nie mówcie, że nie. Nawet nie próbujcie mówić, że nie. I ja tych, kurde, żołnierzyków nie lubię bardzo, oni mnie mega irytują i często w ogóle jest tak, przynajmniej nie wiem, czy wy zauważyliście to, ale ja to zauważyłem, jak nagrywałem gameplay, że nawet jak chcemy im zadać damage, to Sonic nie zawsze jakby ich atakuje, co jest dosyć dziwne, no bo przez to ja tracę w bardzo łatwy sposób pierścienie, a mi się to przestaje podobać. No i tutaj przy okazji widzicie, jak męczę się z dostaniem się do góry, dlatego że Sonic nie zawsze też chce się słuchać i czasami, kurde, się ślizga, jakby na jakimś lodzie był. I to jest właśnie to. To jest to, co mnie bardzo irytuje. Dlaczego na przykład w Sonicu Advance 2 było takie fajne, piękne i super sterowanie, a tutaj musieli to spieprzyć? Dlaczego, kurde, trzecia część, może nie każdej gry, ale w większości gier musi mieć coś spartolone, gdzie poprzednik miał wszystko prawie że z perfekcji. Wszystko miał prawie perfekcyjne. Chciałem przez chwilę, kurde, zabrzmieć... Nie, nawet nie wiem, co ja w ogóle chciałem przez chwilę powiedzieć. Chyba sperfekcjonalizowane, ale no nie ma nawet takiego słowa, więc... Powtórzę raz jeszcze. Dlaczego tak jest w większości gier, nie mówię, że we wszystkich, że trzecia część musi spartolić poprzednika, gdzie poprzednik już miał wszystko ustawione na perfekto? To mnie bardzo zastanawia i chciałbym znać odpowiedź na te pytanie, ale nie wiem, czy w tym let's playu otrzymam odpowiedź na moje pytanie. Bo na przykład taka sama zasada jest z Gexem trójką. Gex 2 wprowadził zajebisty gameplay. Wszystko fajnie i tak dalej, picuś glancuś. Gex 3 dosłownie wprowadził to samo, z tą różnicą, że wydłużył wszystko w beznadziejny trochę sposób. No sorry, ale to mnie naprawdę mega zastanawia. Dlaczego tak jest? Tak samo na przykład ze Spyro 3. W Spyro 2, kiedy atakowałeś przeciwników, to dostawałeś smocze dusze. W Spyro 3 natomiast powrót do tego, co było w Spyro 1, czyli hehe, zdobywasz klejnoty za przeciwników. Ta i tam, jak widzieliście, był load state, zapomniałem tego w ogóle wyciąć. Ponieważ, no, kurde, aż się zaplątałem. 7 minuta i ja już się plączę. Dobra, trzeba wody się napić, bo kurde, to oznacza, że za mało, kurde, nawodniony jestem. Musiałem się, że tak powiem, cofnąć, bo potem skapnąłem się, że jednak, kurczę, coś jest nie tak, że za dobrze mi idzie, no i okazało się, że tam ominąłem Chao, więc no, trochę lipa. Troszeczkę lipa, bym powiedział. Panie kierowniku. Jaki, panie kierowniku, dopiero pojutrze do roboty idę, więc na razie wam wolne i trzeba korzystać z wolnego. No, tak więc co ja tu mogę jeszcze powiedzieć, kurde? Aż musiałem się, widzicie, na chwilę wyciszyć, musiałem się zastanowić, co chciałem powiedzieć. No niedługo kończy się zima, proszę państwa, niedługo koniec zimy, będziemy mieli wiosnę. Oh yeah, w końcu. Mam dosyć, kurde, tej pieprzonej zimy, ja już chcę wiosnę i czekam z utęsknieniem na wiosnę. Bo jest dużo fajnych i ciekawych planów na wiosnę, ale tego jeszcze zdradzać wam nie będę. Bo to taka super surprise będzie, to będzie taka super niespodzianka. No i w 4 minuty i 10 sekund ukończyliśmy sobie poziom. Jej! Akt drugi jest ukończony, jeszcze teraz akt trzeci, Special Stage Boss i lecimy z kolejnym światem. Lub kolejnym zonem. Zależy to już od wymowy, zależy od kaprysu. Jak ktoś chce, powie zone, a jak kto chce, to powie świat. Taka jest prawda. I w ciekawych w ogóle miejscach są porozmieszczane te zony. Jak zauważyliście, jeden jest na dole, drugi jest pod na przykład pierwszym, trzeci w ogóle jest gdzieś w wypizdowie na samej górze. No cuda na kiju tutaj się odwalają w tej gierce. No ale to dobrze, bo przynajmniej troszeczkę można sobie poeksplorować te huby. I nadal, kurde, nie rozumiem, dlaczego niektórzy mają awersję do tych hubów, bo ja osobiście uważam, że to jest coś fajnego. Serio, uważam, że te huby w Sonicu Advance 3 to jest coś naprawdę fajnego i lepsze to niż nicość w Sonicu Advance 1, tylko lista jakby światów, lub jeszcze lepsze jest to niż mapa świata w Sonicu Advance 2, więc Tutaj jest to, coś, z czym ja się troszeczkę nie zgadzam i chciałbym jakby dowiedzieć się, dlaczego niektórzy na to narzekają. No bo autentycznie te huby nawet nie są jakoś super skonstruowane na trudność, bo jedyne co możesz się tam striggerować to, że na przykład Chao ominiesz, ale nie w każdym hubie są Chao. W sensie nie w każdym hubie jest Chao gdzieś tam ukryte, tylko po prostu możesz sobie eksplorować poziom i tyle, a raczej hub. Bo na przykład w tym hubie, jak zauważyliście, był Chao. W następnym prawdopodobnie, z tego co pamiętam, nie będzie Chao w hubie, więc a jak będzie, no to zwracam honor w takim razie. Ale na przykład w zonie numer 3 nie było w hubie Chao, więc no, to widzicie, to jest takie bardzo losowe, muszę przyznać. I tam w ogóle były te ściany, które oczywiście jedyny i słuszny, prawilny Knuckles byłby w stanie zniszczyć to. No bo Sonic niestety sobie, jak widzicie, nie dawał radę w ogóle. I tego wroga bardzo nie lubię. Ta świnia zabiera, kurde, ringi. A kysz w ogóle, świnio, najlepiej z ciebie, kurde, wieprzowinę zrobić. Za takie, kurde, akcje. Nie wolno tak, nie wolno kraść innym. Sama se zainwestuj, kurde, w pierścienia, nie kradniesz, kurde, od biednego jeżyka Sonika, no. Nie wstyd ci? Jej, kręcimy kółko graniaste, Dobra, i teraz pytanie, którą rakietą dostaniemy się do Chao, ponieważ tutaj, jak widzicie, są 3 rakietki, raczej były 3, no teraz są 3, a raczej jedna już. Ale mnie tak gratuluje, ja pierdzielę, najpierw były 3, potem kurde na dole spada mi jest jedna, what the fuck. Czemu tak jest? Gro, czemu ty mnie tak trolujesz? Nie rób ze mnie idioty, bo ja wiem wszystko na twój temat. Ha, musiałem się wybronić, bo zaraz by wyszło, że o, pomidor pierdolony narcyz wie wszystko. Nie, nie wiem wszystkiego, nie jestem wszechwiedzący. Wow. Tajemnica została rozwiana, pomidor nie jest wszechwiedzący, możemy się rozejść. Ja nie wiem, autentycznie nie wiem, skąd ja mam tyle energii, ale to chyba dobrze, że ja mam taki żywy komentarz i mam tyle energii, bo przynajmniej wy się pośmiejecie, przynajmniej wy powiecie czasami do mnie, że dobra, pomidor, weź tam utkaj dupę i graj lepiej. No i macie rację. No i został nam jeszcze jeden Chao i teraz panika, jak to jeden Chao? Przecież powinieneś mieć już wszystkie. No otóż w tym zonie jeszcze jest jeden, a raczej przepraszam, nie w tym zonie, a w tym akcie jest jeszcze jeden Chao i ja wam nawet pokażę gdzie. Jak widzicie, jesteśmy teraz u góry poziomu i musimy jeszcze wyżej pójść, jeszcze wyżej musisz, tak dokładnie. I patrzcie teraz na to. Uwaga oczywiście na ten klocek, bo on cię może zgnieść i możesz zginąć. Jebać te zabawki. Proszę bardzo, widzicie gdzie on jest? Tutaj kurde na balonikach, no przecież no kto by się kurde domyślił, no. Gdyby nie gajdy, no to ja bym się nigdy nie domyślił, że tutaj kurde Chao siedzi, kurde. W sumie nawet nie siedzi, tylko lewituje. No więc teraz naszym zadaniem jest zdobycie specjalnego klucza, a raczej klucza do special stage'u. No i jak się okazało, szczęście mi dopisało, dlatego że ten klucz znajdował się od razu tutaj. Więc nie musiałem powtarzać tego poziomu jak debil, tylko mogłem sobie zaoszczędzić czas i dzięki temu zakończyć sobie poziom. O właśnie w taki oto sposób, walcząc z Gemerlem, który jak zwykle się nie nauczył po poprzednich walkach i cały czas się spawni, mimo że jest mu mówione, że halo, ogarnij się gościu, daj sobie siana, zostałeś już pokonany niejednokrotnie, więc zamknij mordę i się nie pokazuj. Więc teraz musimy co jedynie znaleźć special stage i będziemy mogli zdobyć szmaragd. Ale chwila, moment, halo, co to ma znaczyć? Amy, co ty tutaj robisz? No dobra, nie będzie to jakby żadną tajemnicą, że Amy właśnie w tym momencie została odblokowana, więc od następnego świata będziemy sobie z nią współpracować. Tak jest. Będziemy sobie z nią współpracować i fani oczywiście Someimi, tak? Tak się krzyżówka nazywała? Bo była jakaś krzyżówka, która się nazywała Someimi, czy jakoś tak? Czyli to była krzyżówka Amy i Sonika, więc będziecie mogli na własne oczy zobaczyć tą piękną krzyżówkę. I teraz zrobimy oczywiście na początku zmianę kolejności, czyli zamiast Soniciem gram Tailsem, a Sonic jest jako mój towarzysz, dlatego że stwierdziłem, iż dostanę się w łatwiejszy sposób do tego Special Stage'a, a jak możecie teraz zobaczyć, ten Special Stage jest dosyć wysoko położony i Sonic mógłby mieć delikatne trudności z pojawieniem, z dostaniem się tam. Więc czas na Special Stage! A Special Stage czwartego świata wygląda następująco. Jak widzicie, dominuje tutaj barwa limonkowo-niebieska. Dokładnie, limonkowo-niebieska. A w tle po raz kolejny mamy noc, tak więc... te wszystkie Special Stage robimy w nocy. Dosyć interesujące, nie powiem, że nie. Ale to fajnie, podoba mi się to. Na szczęście za niedługo kończymy tę serię i będę miał spokój już od całej sagi Sonic Advance i dopiero wrócę do Sonika, jeżeli chodzi o Game Boy Advance, kiedy będziemy robili sobie Sonica Battle. A jest to nieuniknione, że możliwe, że w tym roku będziemy robili nawet Sonica Battle. Tak więc zobaczymy, wszystko jest możliwe, ale nie chcę nic na razie obiecywać, bo jeżeli ja wam teraz powiem na 100%, że na pewno za chwilę, w tym momencie będziemy robili Sonica Battle, no to potem będzie wypisywane, no kiedy ten Sonic Battle, no kiedy ten Sonic Battle. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Myślę, że w tym roku na bank się pojawi. No to też słyszałem, że nie jest jakaś super długa gra, więc why not, można zrobić. I tutaj już jak widzicie delikatne są trudności, dlatego że coraz więcej przeciwników i przeszkód zaczyna mnie atakować, więc... no nie jest to za fajne, no ale z drugiej strony przynajmniej potrafię utrzymać dobrą ilość pierścieni, przez co nie jestem w stanie spieprzyć żadnego Special Stage'a. Co zresztą możecie zobaczyć w tym momencie, że powinienem mieć poniżej 180, a mam 191, więc to o czym świadczy. No zawsze można oczywiście powiedzieć hehe, heheszki, że głupi to ma szczęście, no ale... no nie zniżajmy się do takiego poziomu, no proszę, nie zniżajmy się. I w taki to sposób zdobyliśmy szmaragd, no bo w sumie zielony no to kojarzy się z szmaragdem i oczywiście jest to cholerny czwarty szmaragd chaosu. No, dokładnie, cholerny czwarty szmaragd chaosu po raz kolejny zebrany. Szkoda, że nie ma cholernego piątego szmaragdu, ale to później, na razie nie teraz. Na razie skupmy się na bossie, z którym będziemy tutaj walczyć. Tak więc jedziemy z koksem. Królestwo sobie tam w tle jest, albo raczej jakiś zamek. I proszę bardzo, tak prezentuje się walka z Eggmanem. I patrzcie w ogóle jak się z nim walczy, no autentycznie to jest cała walka z nim. On nic szczególnego nie będzie robił poza tym, że będzie wysyłał przeciwników jak i Gemerla, więc nic szczególnego się dziać nie będzie. To tylko tyle mogę od siebie powiedzieć. Mam nadzieję, że tutaj nic się w Audacity nie spieprzy, bo ostatnio miałem taki mały problem, że kiedy coś tłumaczyłem, to w pewnym momencie mi jedną rzecz delikatnie przerwało, no i nie byłem z tego powodu zadowolony, mogę tylko tyle powiedzieć. Ale wy nawet tego nie zobaczycie, ponieważ ja jestem super hacker, bonzo, montażysta i ja wiem gdzie co wyciąć, żeby wyglądało w miarę fajnie. Żeby nie było nic spieprzonego, tak więc wy tego nie zobaczycie, ja jedyne co to mogę doświadczyć to na własnej skórze. Na razie jako tako się trzymamy, jak widzicie, no Eggman wraz z Gemerlem tutaj próbują nas unicestwić, żebyśmy zlecieli w dół, ale my się nie dajemy, ponieważ my nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy, bo jak ja się poddam, no to DSP będzie najlepszym zagramerem w Polsce i w Ameryce. Mam nadzieję, że skumaliście tego mema, o co chodzi. Ojejku, ale mam bekę cały czas tego mema, jaki to jest śmieszny mem. No ale w ten oto sposób Eggman został unicestwiony, jak widzicie już go nie ma, on sobie spadł w dół, a my możemy radośnie kończyć już zone numer 4 i przejść do zonu numer 5. I swoją drogą boss, z którym żeśmy walczyli, nazywał się Eggcube. Tak jest, czyli Egg Kostka, albo jajko kostka, jak chcemy sobie to nazwać. Czas na... kącik ciekawostkowy! Czas na ciekawostkę z poziomu Toy Kingdom. Amy jest ostatnią z możliwych do odblokowania postaci na liście wyboru postaci, co może sugerować, że początkowo Cream miała być odblokowana na tym poziomie. I czas na Twinkle Snow, czyli następny zone, ale zanim przejdziemy do Twinkle Snow, to najpierw trzeba sobie zmienić partnera, więc moją partnerką teraz będzie Amy. Amy chyba, tak to się nazywało. Niezły, naprawdę nie pamiętam, jak ten ship się nazywał. Jeżeli ktoś pamięta, no to może oczywiście napisać w komentarzu, ale jak mogliście zobaczyć, krzyżówka Sonika i Amy jest dosyć interesująca, w szczególności patrząc na to, jaką Sonic minę zrobił, no to na pewno jest wręcz uradowany z tego, że z Amy tutaj będzie przemierzał przez Twinkle Snow. W ogóle nie wiem czemu, ale ta nazwa kojarzy mi się z Twinkle Park. W sensie Twinkle Twinkle, wiecie o co chodzi, ten człon jest taki na początku, taki bardzo wyczuwalny wręcz. No i tutaj pojawiła się również deska snowboardowa Sonika, co jest bardzo fajne, że takie jest odniesienie do na przykład takiego Sonica Adventure 2, gdzie to Sonic popylał sobie właśnie na desce snowboardowej przez miasto. Bardzo fajne nawiązanie. Szanuję za coś takiego. No jak widzicie, teraz ja tutaj unikam wszystkich i wszystkiego jak tylko można, dlatego że tutaj na dole jest Chao. I to nie jeden Chao, ponieważ w tym poziomie bodajże 4 Chao znajdziemy. Coś takiego. Raczej wątpię, że 5. W następnym chyba będą 3 albo 4 też. I potem zostaną nam 2 na ostatni akt. Chyba coś takiego, chyba dobrą kolejność powiedziałem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie wiem, nie wypowiem się w inny sposób, tylko tak może mi się wydawać, a... wiecie jak to jest. Mi może się wydawać, a potem wyjdzie jednak zupełnie co innego. Ale jeżeli chodzi o poprzedni zone, no to bardzo fajny był, jeżeli chodzi o odnośnie grafiki, soundtracku i tak dalej. No może był delikatnie trudny, ale ten z kolei, wiecie co, troszeczkę zmienię zdanie z poprzedniego odcinka, więc jeżeli chcecie nazwać mnie hipokrytą, no to możecie nazwać mnie hipokrytą. Ale szczerze powiedziawszy, szukanie Chao w tym zone było troszeczkę łatwiejsze niż w poprzednim. Serio. Momentami mi się wydawało, że to jest takie bardzo łagodne przejście sobie po prostu poziomu bez żadnego... bez żadnej spiny. To chyba większe trudności miałem w zonie numer 4. Ale tutaj to naprawdę, no w Twinkle Snow to... wydaje mi się, że to była sama przyjemność w ogóle szukanie tych Chao. Takie luźne, bez żadnej spiny. Zresztą w ogóle lokacja tych Chao też nie była jakaś za bardzo przesrana, więc... muszę niestety troszeczkę zmienić zdanie z poprzedniego odcinka, więc jeżeli kogoś źle nastawiłem na ten świat, jeżeli chodzi o szukanie Chao, no to bardzo przepraszam. Natomiast następny świat będzie chyba dosyć interesujący z tego co pamiętam i tutaj mogę chyba nawet potwierdzić, że szukanie Chao to była mordęga, ale na razie powiem i potwierdzę to w 50%. Co ma być to będzie, zobaczymy. Zobaczymy jak mój komentarz się zmieni od następnego odcinka. Bo następny odcinek chyba nawet będzie krótszy, bo jeżeli faktycznie zobaczę, że tam, nie wiem, wyjdzie 20 minut powiedzmy na następny zone, no to zrobimy sobie trochę krótszy odcinek, żeby następny odcinek, czyli wielki finał po tym następnym odcinku, czyli następny odcinek był tym dłuższym odcinkiem. No i oczywiście ja jak to ja muszę za każdym razem obrywać i tracić w beznadziejny sposób pierścienie, ale ja już jestem do tego przyzwyczajony, dlatego że ja często w Sonicach raszuję. A raszuję to tylko i wyłącznie dlatego, że no hej, kurde, to jest gra o szybkim jeżu, więc wypadałoby troszeczkę przyspieszyć. Oczywiście exploring fajna sprawa, no ale kurde, to trochę te tytuły się ze sobą gryzą trochę, no bo wiecie, Sonic za każdym razem przez SEGA i Sonic Team był reklamowany jako najszybszy jeż w ogóle na całym świecie, a okazuje się, że niektóre gry są bardzo wolne, dlatego że musisz eksplorować, dlatego że musisz odblokować kurde coś, co ci pozwoli odblokować kurde special stage, więc no takie XD turbo. Naprawdę, to jest taki turbo XD i trochę taka lekka hipokryzja ze strony Segi i Sonic Teamu, no ale... no dobra, to jest takie czepianie się szczegółów, więc darujmy sobie. Po prostu tak zwróciłem na to uwagę, bo lubię na takie pierdoły trochę zwracać uwagę. Zresztą wy mnie znacie już doskonale, bo... ja prowadząc swoje let's playe to ja bardzo często, oczywiście bez skojarzeń, Rozbieram gierki na czynniki pierwsze, czyli po prostu zwracam uwagę na coś, co niektórzy let's playerzy mają w dupie. Czyli na przykład patrzymy sobie na to tło, widzicie? W tle mamy polarną zorzę na przykład. Zauważył to ktoś? Nie? No to idziemy dalej. Mamy tam w tle na przykład góry, jak zauważyliście. Na pewno zauważyliście, bo to jest rzucający się w oko element. W tle mamy również gwiazdy i tam u góry coś się świeci, jakby, nie wiem, ktoś się zesrał na różne kolory. No autentycznie, no i widzicie, ja na takie rzeczy zwracam uwagę i cenię sobie coś takiego, bo uważam, że dzięki temu, oczywiście mam nadzieję, że nie zostanę przez was skomentowany, że jestem jakimś właśnie po raz kolejny narcyzem. No ale uważam, że w ten sposób trochę też się wyróżniam spośród niektórych zagramerów, bo niektórzy to po prostu mówią na temat gierki, inni mówią na temat gierki, powiedzmy, na jakieś inne tematy, a ja tutaj przy okazji poruszam i inne tematy, jeżeli trzeba, i coś, co dzieje się w gierce. Na przykład cholerny bałwan mnie zaatakował i bardzo mi się to wtedy nie spodobało i również mi się to teraz nie podoba, kiedy komentuję ten gameplay. Następnie schodzimy sobie w dół, jak widzicie, lecimy sobie do przodu, pęk, 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 pęk i za chwilę będziemy mieli kolejnego Chao. Co do ciekawostek, ja nie przypominam sobie, żeby Twinkle Snow miał jakieś ciekawostki, więc chyba niestety kącik ciekawostkowy niestety w tym odcinku się nie pojawi, a jak się pojawi, to na pewno się pojawił w momencie, kiedy robiliśmy poprzedni świat. No, to jest bardziej prawdopodobne, a teraz łyk wody, żeby ostudzić moje gardełko, ponieważ moje gardło jest bardzo wysuszone, przez to, że ja pierdolę i pierdolę i pierdolę wciąż. Dobrze. Woda, że tak powiem, zawsze na propsie. Oczywiście różne napoje również są na propsie, ale pod ręką mam wodę, więc piję wodę. Proste. Tak więc, tak jak widzicie, już nam naprawdę niedużo zostało. Praktycznie, no co, jeszcze 2 Chao zdobędziemy bodajże, lub 1. I następny zone na nas czeka. Ostatni już zresztą, i potem będziemy mieli special stage, bossa i kończymy odcinek. No powiem szczerze, że gdyby nie to, że ja robię takie długie odcinki, to pewnie Sonic Advance 3 zająłby z 12 odcinków, a wolę tego trochę uniknąć, bo ja wiem trochę, jak to jest. Z dłuższymi seriami wygląda to właśnie tak, że zrobicie taką długą serię i potem seria jest, powiedzmy, oglądana przez pierwsze 8 odcinków, a potem już tylko garstka osób ogląda lub prawie nikt, bo zależy to od gierki. Ja z jakiegoś powodu zauważam, że poza Crashem to Sonic też jest dosyć mocno u mnie oglądany, więc korzystam z okazji i nagrywam, póki ktoś jeszcze w ogóle pamięta o Niebieskim Jeżu na moim kanale, więc no wiecie, o co chodzi. A poza tym bardzo hehe teraz turbo ironia, mam nadzieję, że nie muszę tego tłumaczyć wam, moim widzom, którzy znają mnie i moje poczucie humoru, bo wiecie, hajs musi się zgadzać, dlatego nagrywam Sonika. Rozumiecie, o co chodzi. Teraz widzicie, tajemnica się wydała, wszystko wyszło na jaw. Pomidor tak naprawdę robi Sonika, bo mamona mu się kończy, no. Dokładnie tak, macie mnie i co teraz, no przynajmniej prawdomówny jestem, no co ja tu mogę powiedzieć. Oczywiście to jest ironia, nie bierzcie tego do siebie. Osoby nowe, które oglądają, powiedzmy, ten let's play, bo ja lubię w takim ironicznym tonie czasami troszeczkę delikatnie tak włożyć kija w mrowisko, żeby co po niektórzy potem napisali do mnie: ty chuju, łasy na kasę, wypierdalaj z YouTube'a, No tak śmiesznie jest czasem, no co tu mogę powiedzieć. O, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, w sensie nie skomentowałem tego na początku, więc skomentuję to teraz. Jak zauważyliście, przez to, że mamy team Sonic i Amy, no to Sonic może używać młotka Amy. Taka, kurde, ciekawostka. Co troszeczkę śmiesznie wygląda, ale też nie powiem, że nie, troszeczkę jest creepy. W sensie, okej, fajnie, Sonic używa młotka Amy, ale wyobrażacie sobie, jakby Sonic miał młotek Amy używać tak normalnie w poziomach? Ja pierdzielę, jakby to wyglądało, what the fuck? To byłoby turbo creepy. No mamy 4 minuty już na ośce, jeżeli chodzi o poziom, więc za chwilę chyba będziemy kończyli sobie ten poziom, bo widzę tutaj już nawet na osi Sonika, tak! O nie, Sony Vegasa, nie Sonika Vegasa, ja pierdzielę, nie! O Jezus Maria, co ja gadam, Boże Pomidor, uspokój się! Ja pierdzielę, nie przekręcaj tak, bo potem ludzie będą pisali twoje mądrości w jakichś tam notatnikach, zeszytach i potem wyjdziesz na kurde. No nie wyjdziesz, no skompromitujesz się po prostu, no typie, ogarnij się. Tak więc witam Państwa w kolejnym odcinku z Sonika Vegasa Advance 3. Jak widzicie, przed chwilą zebraliśmy kolejnego Chao w zonie, więc teraz pozostały nam tylko 2 Chao do zebrania, uratowania i będziemy mieli klucz do Special Stage'a, a następnie przejdziemy Special Stage i skończymy sobie ten świat. Jej! Kolejne przygody Sonika Advance'a. Znaczy, przepraszam, Sonika Vegasa Advance'a, no. To tutaj muszę poprawić się, więc Sonic Vegas Advance 3. Ciekawe, co jeszcze głupiego powiem w tym let's playu, żeby ludzie kurde mogli drzeć ze mnie łacha. Naprawdę, jestem autentycznie ciekaw, co ja jeszcze głupiego palnę w tym let's playu. A na pewno coś będzie, bo ja mam tendencję do tego, że jeżeli ja coś chcę szybko wytłumaczyć, to potem kurde wychodzą właśnie takie quasi słowa z mojej strony. No ale nic to, poziom jak widzieliście zaczęliśmy też na snowboardzie i przemierzamy teraz wagonikiem. W ogóle sama ta mechanika z wagonikiem bardzo mi się podoba i wiadomo, kojarzy mi się to z Soniciem 4 epizod 1 i 2, no bo przecież coś takiego było w Sonicu 4 epizod 1 i 2. Ale o Sonicu 4 epizod 1 i 2 się nie dyskutuje. I nie dlatego, że uważam, że to są naprawdę jakieś super gówniane gry, ale tak szczerze, z perspektywy czasu próbowałem wrócić do tych gier i takie trochę miałkie to są gry, jeżeli chodzi o serię Sonika. Naprawdę, autentycznie. W sensie, to są gry, które zagra się raz albo 2 razy i na tym się kończy. Po prostu, autentycznie, no. Ciężko mi na przykład osobiście wrócić do Sonika 4 epizod 1 i 2. A tym bardziej nie chciałbym już tych gier robić na 100%, dlatego że zbieranie szmaragdów tam jest... O, jest... Zwłaszcza w ogóle w tych special stage'ach, czy to w epizodzie 1 czy 2, ja pierdolę. Nigdy kurwa więcej. Tak samo tutaj, nigdy kurwa więcej nie robię adwansów na 100%. To jest jedyny raz, kiedy ja robię Sonic'i Advance na 100% i potem nie obchodzi mnie to, nie robię, tylko kurde gram przed siebie, no. Masakra, kurde, naprawdę, autentycznie, no, masakra. No ale dajemy radę, no nie poddajemy się, nie po to zrobiłem ten mini maraton, żeby później płakać i nie wiem, poddawać się, no ja nie jestem znany z tego, że się poddaję, chociaż może czasami być tak, że z czymś będę zwlekał, jak na przykład Crash Bandicoot 4 najwyższy czas albo Rayman Redemption Turbо Smash, tak, pozdrawiam Pomidor, kiedy Turbо Smash, ale nie, tak szczerze, ja mogę z czymś zwlekać, ale... Jestem ostatnią osobą, która by z czegoś zrezygnowała. Na przykład dobrym przykładem był Crash Bash na 200%, którego zwlekałem przez 3 albo 4 lata i po 4 latach skończyłem. No więc, tak jak widzicie, mogę zwlekać, ale to skończę, tylko z troszeczkę takim efektem, że troszeczkę sobie poczekacie na taki odcinek. O Boże, nie ziewaj, proszę, nie ziewaj, bo to jest zaraźliwe wciul i za niedługo ludzie oglądający ten let's play będą też ziewać, a raczej ten odcinek. I potem będzie, że ojej, ziewają przez ciebie, bo ty ich sprowokowałeś. No jak widzicie, po raz kolejny szczęście mi dopisało, dlatego że klucz nie musiałem jakby szukać na nowo w poziomie, nie musiałem na nowo wchodzić, tylko był on w bardzo łatwym miejscu. A to jest takie naprawdę interesujące, że są poziomy, gdzie musisz cofać się, bo klucza nie znajdziesz za cholerę, a są poziomy właśnie jak te... Ten tutaj i z poprzedniego świata, gdzie wystarczy, że lekko seksplorujesz i masz klucz. Ale to przy okazji zaoszczędza mi troszeczkę montażu, więc nie mogę narzekać. I teraz będę próbował się dostać do Special Stage'a, który jest właściwie tutaj, jak widzicie. I z prężynką odbijamy się do góry. W sumie to nadal się odbijamy z prężynką tą samą z Sonica Advance 1, więc... takie troszeczkę skopiowanie Sonica Advance 1, tylko że troszeczkę ulepszone, no bo zamiast szukać to w poziomie, no to mamy to w hubie. I to chyba nawet jest lepsze rozwiązanie niż szukanie tej sprężynki, kurde, w pierdzielonych poziomach. Bo o ile bardzo lubię poziomy z Sonica Advance 1, tak szukanie tam sprężynek to była też katorga, bo zamiast na przykład postawić sprężynkę gdzieś tam niedaleko albo wyżej, to twórcy czasami robili trolla i musiałeś dostać się do góry, żeby cofnąć się prawie że na sam początek poziomu, ponieważ gdzieś tam na samej górze, na samej górze była schowana sprężynka i takiego wała właśnie w tym momencie. I co teraz? No i gościu musisz powtarzać, albo ewentualnie znowu szukać. A tutaj chociaż mamy hub, jest bezpiecznie, bo możemy sobie na spokojnie hub eksplorować. Nie mamy żadnego z tyłu głowy, że coś nas goni, w sensie nawet czas nas goni. Więc możemy sobie na spokojnie, nawet jeżeli chcemy, to pół godziny w hubie spędzić, albo nawet 2 godziny w poszukiwaniu tej pieprzonej sprężynki. I oczywiście coś, co większość z was pewnie zwróciła uwagę, a ja tego nie skomentowałem, nie to, że ja o tym nie wiedziałem, że muzyka w Special Stage'ach w Sonicu Advance 3 jest zupełnie inna niż w Advance 1 i 2. No jest inna, to jest prawda. Troszeczkę nawet bym powiedział, że lepsza, no bo nie będę ukrywał, że muzyka z Sonica Advance 1 i 2, jeżeli chodzi o Special Stage'e, momentami już była dla mnie przereklamowana. No i mamy 5. szmaragd chaosu z 7, tak więc jeszcze 2 i będziemy mieli wszystkie szmaragdy zebrane i potem Sonic będzie mógł się zmienić w swoją super formę. Oh yeah! Więc teraz czas na zmierzenie się z kolejnym bossem. A tym bossem będzie nie kto inny jak po raz kolejny Eggman. Tyle, że on będzie miał swoją nazwę, ponieważ to jest niezwykły doktor Eggman, tylko Egg Chaser. Tak jest, Egg Chaser będzie się z nami tutaj tłukł, więc... na co my w ogóle jeszcze czekamy? Jedziemy z koksem. Patrzcie w ogóle, jak boss będzie wyglądał. W ogóle konfrontacja z bossem jest dosyć taka, bym mógł nawet powiedzieć, że easy. Ja niestety dużo failowałem, dlatego że wcześniej raszowałem tego bossa, ale zobaczcie w ogóle, na czym ten boss polega. No po prostu zrzucamy na śmiecia platformy. No kurde, czy może być coś prostszego? No autentycznie, chyba już nie ma prostszej konfrontacji z bossem. Poza oczywiście konfrontacją z Sonika jedynki, gdzie trzeba było tylko uderzać Eggmana, który miał kulę, która chciała cię zmieść z planszy. No i cóż, w taki oto sposób skończyliśmy sobie bossa i w ten oto sposób również kończymy ten odcinek. Moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam na odwiedzenie moich socjali, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram. W szczególności Instagram, dlatego że jeżeli YouTube nie powiadomi was o odcinku, no to macie powiadomienie na Instagramie. A na pozostałych grupkach to po prostu się integrujemy sami wszyscy ze sobą. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Cześć!